Witam wszystkich na wykopkach. No, jesteśmy w dosyć ciekawym terenie. No nie będę tego w jakiś tam sposób opisywać, gdzie to, jak, bo to nie ma sensu. Obszar jest dosyć duży. I zobaczymy, jak coś padnie, to będzie dobrze cokolwiek, bo raczej teren przeszukany wielokrotnie. Zobaczymy, do pierwszego dołka. Witam wszystkich ponownie w krainie dzikich zwierząt. Także zaczynamy dzisiaj znowu w krzaczorach. No i pierwszy dołek, jak widzicie, jest tutaj coś 15-16. Widzę, jest. Zobaczcie, co to jest. Momencik, tylko przecę troszeczkę. O, jakaś ciekawa monetka. Chyba 5 groszy. Ale momencik, poczekajcie chwilkę. 5 groszy z dziurką. To jest rzadkość. Oczywiście. Już pokazuję. Tylko słabo jest. Zobaczcie, 5 groszy. Tylko data pod spodem nieczytelna. O. Tam słaby tutaj jest, ale jest 5 groszy z dziurką. Generalna gubernia, jak się nie mylę. O, super. Dawno takiego czegoś nie widziałem. Takie 5 groszy. Dobra. Widzicie, może w domu troszeczkę podczyszczę, chociaż nie bardzo co jest tutaj czyścić, ale jest fajny fancik. Dobra, do następnego dołka. No i zobaczcie, dół taki porządny wykopałem. Rozkopane. I co ciekawego, wydłubane. Zobaczcie, co to jest. Nie wiem, czy to jest jakaś spinka do mąki, to raczej nie. Odznaka jakaś? Bo jest jakby nakrętka, czy coś tego typu. O. Nie wiem, co to jest. No jest coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest, naprawdę. Może ktoś wie, o co tu chodzi, co to jest. Może w komentarzu ktoś napisze. Dobra, do następnego dołka. Praktycznie za wiele nie odszedłem, bo tam był jeden dołek, o tutaj, zasypany. A tutaj jest następny dołek. No i wyszło coś takiego, no. Kawałek łuski.
kaliber, nie wiem jaki, ale to chyba ani to nie Mauser, tylko coś innego. Jakiś taki dziwny. No ale raczej już jest złom, jak widzicie. Dobra. Napisów nie widać. Także nie będziemy tego nawet brać. Dobra, do następnego dołka. Oj. Dołek wykopany. Sygnał był dosyć ostry, duży. No i zobaczcie, co to jest. To jest kawał krzyża. Tu są cęgi chyba. Tu jest młotek. To jest górna część chyba krzyża. Nie wiem jakiego, bo podejrzewam, że takiego stojącego. Tu jeszcze coś, może napisy jakieś. Lekko to przedmuchałem, tak patykiem wyczyścieniem. To nie jest srebro chyba, chociaż ja takich rzeczy nie biorę, to chyba srebrzone. Nie. Nawet nie będę tego brał, tu widać, o. Może i srebro. Chociaż nie wiem. Chyba stop jakiś srebrzony. Zobaczcie, jaki krzyż. Ten tutaj młotek. A nie. Takich rzeczy to nawet się z sobą nie powinno zabierać. Nigdzie. Także trzeba będzie tutaj z powrotem zostawić. Młotek. Chociaż bije jak na srebro. 32. Zobaczymy. O. Położymy. Nie, 20. 22. Było 30 coś, to srebro by było na pewno, ale no nic. Fajna rzecz, ale nie ma co tam takich rzeczy brać z sobą. Dobra, zostawiamy tutaj. O, kładziemy. Ok. Do następnego dołka. Jest dół, przed chwileczką wykopany. I jest coś. Łuska. Zobaczcie, jakie ma napisy. P120 34S i 7. To chyba niemiecka, nie wiem czy to polska czy niemiecka. Na tyle się nie znam. Gdzieś tam miałem opisy. O. No i zobaczcie, dół wykopany. I to porządny dół, głęboki dół, dół. Zaraz moment. Pokażę wam, jak głęboki. O. Zobaczcie, jak głęboki. O. I teraz no, oczywiście rozkopane wszystko. I co wyszło? Wyszło 10 groszy. 10 groszy międzywojenne, miedzionikiel. Czy tam, czy nikiel, czy cynk? No, stan kiepski. Raczej cynk.
ale stan jakiś jest to słabiutki. Dobra, następnego dołka. Jest monetka, jest dołek, jest monetka. Dołek wykopany, rozkopany i jest monetka. Już wyschła. 38. O. Międzywojnie 2 grosze, 38 rok. Dobra, do następnego dołka. Jest dołek następny. Już tu wykopałem. Tylko tyle było. Nie wiem co to jest. Jest moniak. Ale zaraz chwilkę. To będzie grosz jakiś. Nie, dynieszka. Gdzieś tam. Dawno nie było dynieszki. Tak, dynieszka. 1850 chyba. Słabo widać naprawdę. No. Wysycha 1875 albo trzeci, drugi. Nie wiem. No, dynieszka, no. No dobra. Coś innego. Także lecimy dalej. I zobaczcie, jak płyciutko monetka wyszła. O! Jaka piękna. Czekajcie, nie będę ruszał jej. O! Widzicie, co to jest? Jedna kopiejka, ale ta 1850, tam chyba trzeciego odczytałem, chyba tak, aczkolwiek była mokra, było widać, wyschło, już praktycznie przez nie widać. Czekajcie moment. Tak, tak jak widać. 1853. Ładna kopiejka. Dobra, do następnego dołka. No zobaczcie, jaki dół wykopałem pod drzewem. O, rozkopany. No i coś takiego wyszło. Nie wiem co to jest. To jest nakrętka na coś. Coś na coś. Może by ktoś coś powiedział co to jest. Kawałek czegoś. Może to był jakiś taki tutaj. Gdzieś tam w środku może był proch. Nie wiem o co tu chodzi, może jakiś zapalnik. Nie, nie wiem co to jest. Był kiedyś może. Dobra, do następnego dołka. Jest dołek. Zobaczcie, ale bez tego to bym nie dał rady. Bez digera ani rusz.
wszystkie te dziury pod tymi korzeniami. Bez tego to by nic nie było. No i wyszła monetka. 2 grosze. Jak widać. Tam odczytałem 25, ale tam jest taki jako taki. O. 1925 rok. Dobra, do następnego dołka. To następny dołek. Kawał dołu wykopany. O. I teraz z takiego dużego dołeczka wyszła półkopiejeczki. Jak widzicie, półkopiejeczki. Tam taki jaki taki jest, no. Jest półkopiejki. Dobra, do następnego dołka. No nie wiem, czy już nie ostatni dołek, ale jeszcze coś takiego wyszło. Też nie wiem, co to jest. Nie wygląda to na guzik, jakieś coś, przykrywka od czegoś. Dobra, to jakby coś, to na dzisiaj by było wszystko. Może jeszcze jakiś tam po drodze coś padnie. Zobaczymy.